Cześć! Dubaj to bardzo popularny kierunek wakacyjny. Oto garść wskazówek i nasza historia zwiedzania tego miasta. Dobrym wyborem na podróż do Dubaju będą miesiące zimowe i jesienne. W lecie temperatury w Emiratach mogą być trudne do zniesienia. Najtańsze loty kupicie na lotnisko w Abu Dhabi. Stamtąd czeka Was jeszcze godzinna podróż do Dubaju autobusem i dojazd metrem do wybranego przez Was noclegu. Warto kupić miejską kartę na pierwszej stacji metra, którą łatwo doładować w okienku lub w automacie. Jej saldo można szybko sprawdzić w aplikacji. Hotele są przeróżne, od przepychu i luksusu do budżetowych miejsc, lecz trzeba się nastawić na wyższe ceny niż w innych miastach. My postawiliśmy na ten tańszy hotel, bo i tak większość czasu spędziliśmy na mieście. Pierwszy dzień zaczynamy z grubej rury. Jedziemy na Burj Khalifa! To jest to? Nie, to jakieś... To jakieś niskie, to nie to. A tam jest! O, to jest gdzieś tam. Burj Khalifa. Na jakie piętro wyjeżdżamy? Na 124 piętro. A Burj Khalifa ma pięter 140? Jakoś tak. Wyjazd lub zjazd windą trwa dosłownie minutę. Od szybkiej zmiany wysokości aż zatyka uszy. Na zwiedzanie Burj Khalify trzeba sobie zarezerwować 3-4 godziny, z czego samo czekanie w kolejce trwa ponad godzinę. Niektórzy mówią, że nie warto. Myślę, że po prostu trzeba trafić na dobrą widoczność, tak jak my, bo widoki zapierają dech. Nie szukaj wejścia do Burj Khalify jak do osobnego budynku. Aby wejść do kast i wind, należy przejść przez Dubai Mall, największą galerię handlową na świecie. Na jej zwiedzanie polecamy resztę dnia. Łącznie cały dzień warto poświęcić na Burj Khalifa, Dubai Mall i wieczorny pokaz fontan. Zaraz obok Burj Khalifa jest największe centrum handlowe na świecie. Chodźcie ze mną, pokażę Wam coś fajnego, bo w tym centrum handlowym jest akwarium. Akwarium to jedna z większych atrakcji Dubai Mall, którą obejrzycie za darmo, po prostu przechodząc obok. Jednak za opłatą możecie wejść do środka i zobaczyć zwierzęta z bliska w podwodnym tunelu. My bawiliśmy się świetnie. Jedzenie się na mnie patrzy, gdyby nie ta szyba. Jaki rekin. Ole zajebisty. Ale wielki masakra. Dalsza część akwarium to podwodne zoo i tutaj zobaczyliśmy zwierzęta, jakich w życiu jeszcze nie widzieliśmy. Warto! Wróćmy do Dubai Mall, bo tam też czeka na Was wiele atrakcji. Tutaj po lodzie jeździ się w krótkich spodenkach i w krótkim rękawku. A no i zapomniałam dodać, że oczywiście lodowisko znajduje się w samym środku galerii handlowej, prawda? Przecież to jest oczywiste. A co powiesz o tym? To jest... wodospad w galerii, nie? To też jest całkiem oczywiste. Tak, tu jest wszystko. Szejk i jego trzy żony. Tylko w Dubaju takie rzeczy. Taksówka jeździ i rozwozi ludzi po galerii. I nawet tutaj możemy usłyszeć wzywanie na modlitwę. Wieczór i zachód słońca warto spędzić pod Burj Khalifą, czekając na pokaz fontan. W okolicy nie zabraknie super samochodów zaparkowanych pod galerią i pięknych widoków. Gdy
zachodzi słońce, zaczynają się pokazy. Trwają około 10 minut i są bardzo widowiskowe. Lecz później zobaczyliśmy to. Jeśli tak jak my będziecie mieli szczęście, traficie na pokazy laserowe, które odbywają się na specjalne okazje. To jest coś. Czas wracać na noc do hotelu. Generalnie Dubaj z rana nie zachęca do wyjścia na spacery. Widoczność jest słaba. Taka unosi się nad miastem mgła i wygląda jakby zaraz miał spaść deszcz. Ale wystarczy tylko wyjść na zewnątrz, żeby poczuć to ciepło i słoneczko. O tej porze roku takie zachmurzenie utrzymuje się do mniej więcej tak 11-12, a już później można się cieszyć czystym słońcem. Są palemki, jest plusio, jest wiaterek, czyli to jest tradycyjne, bo się spalimy. Tam jest rzecki, będziemy sobie spływać. Fajnie. Tutaj można chodzić z rolką pielowym, nikt się na ciebie nie gapi, jak w metrze na mnie. Miniuwa. Plaża Jumeirah Beach słynie z wynajmowanych skuterów wodnych, z czego polecamy skorzystać. Dla nas był to pierwszy raz na takim sprzęcie. Szaleństwo. Korzystając ze skuterów podpłyniecie pod Burj Al Arab, jeden z najsłynniejszych hoteli świata. Będzie z wami płynął też przewodnik, by wskazać wam drogę i instruować, jak obsługiwać maszynę. My ten dzień spędziliśmy odpoczywając na plaży, a wieczorem pojechaliśmy do drugiej co do wielkości galerii handlowej. I szczerze, ona zrobiła na nas większe wrażenie niż Dubai Mall, chociaż nie spędziliśmy tam wiele czasu. Dzisiaj się strasznie spaliłam na plaży, jestem cała czerwona, mam czerwone nogi i myślę, że to jest świetny pomysł, żeby pójść sobie tutaj i ukoić ból. Minus 1 stopni. Jeżeli macie wolne pół dnia, to polecamy odwiedzić Mall of Emirates. Następnego dnia możecie pojechać zobaczyć Dubai Marina i plażę JBR Beach. Luksus i wieżowce, tak można opisać to miejsce. Jeśli zastanawiacie się, gdzie zarezerwować hotel, to właśnie te okolice będą najodpowiedniejsze i spędzicie tutaj najwięcej czasu. Jesteśmy w Dubai Marina, odpoczywamy sobie. No i tu jest, jakby to powiedzieć, luksusowo.
Następny dzień polecamy zarezerwować na zwiedzanie sztucznej wyspy Palm Jumeirah. I tutaj też warto spędzić sporo czasu. Jesteśmy na wyspie, która została usypana przez człowieka. Tu jest wszystko sztuczne. A za mną najdroższy hotel na świecie. Na Palmę można dostać się kolejką, a jej końcowym przystankiem jest największy na świecie park wodny. Zobaczycie tutaj najdroższy hotel świata i spędzicie trochę czasu na spokojnej plaży z super punktem widokowym The Viewpoint. Późnym popołudniem możecie ruszyć na rejs luksusowym jachtem przy zachodzącym słońcu. Genialna atrakcja! Jacht zatrzymuje się przy najpopularniejszych miejscach, dopływa aż do Burj Al Arab, a w drodze powrotnej przepływa nocą przez marinę. Świetne widoki gwarantowane. Dla odmiany kolejny dzień możecie spędzić w starej części Dubaju i na jej słynnym targowisku. Jeśli chcecie kupić pamiątki, to właśnie tutaj. Piękne szale za 100 dirham, za 140. Na szczęście udało mi się wynegocjować, aby kupić zwykłe szale za 40 dirham. Po czym przepływając na drugą stronę tej oto pięknej creek, znalazłam kaszmirowy szal za 20 dirham. Jeżeli chcecie poćwiczyć wasze umiejętności negocjatorskie, zapraszam do Dubaju. Tutaj możecie trenować i wiele się nauczyć. Na drugą stronę kanału dopływa się taką łódeczką za nieco ponad złotówkę. Po zakupach możecie skorzystać z kolejnej atrakcji. W tym przypadku jest to przejażdżka jeepem po pustyni. Gdy wybieracie się na pustynne safari, lepiej nie jeść nic przed podróżą. Emocje gwarantowane, ale od wydm i rzucania samochodem po piasku błędnik może zwariować. Jak zawsze w telefonie. Kurde, nawet na pustyni. Po tym safari siedzę na pustyni, jest super, jestem obok ręki z Umanem i mam ochotę. To była ekstremalna wyprawa. Czy warto? Tak, jest to jedna z obowiązkowych atrakcji w Dubaju. A jak spędzić ostatni dzień, kiedy większość atrakcji już jest zaliczona? My spędziliśmy go wypożyczając rowery i wyruszyliśmy na promenadę wzdłuż wybrzeża, oczywiście zatrzymując się i korzystając z plaży. Pod Burj Al Arab czeka kolejna atrakcja, dubajska Wenecja, czyli park z klimatyczną wodą i widokiem na żagiel. Tam lądują helikoptery, tylko mój chłopak mi nie wierzy w to, więc Google i tam, tu lądują helikoptery. No ale tam nie ma helikoptera. A bo po prostu tam jest bardzo drogie lotnisko, małe, wiesz, tylko jeden. Nie przekonałaś mnie. Nie jesteś szejkiem, więc... Po prostu, no, nie wiesz o tym. No, tak, a jakbyś chciał sobie wylądować, to tu. Dobrze. Ostatniego wieczora polecamy pożegnać się z Burj Khalifą. My znowu trafiamy na pokaz laserów, lecz już nie tak spektakularny jak pierwszego dnia.
Rano czas ruszać na lotnisko. Ostatni rzut oka na dubajskie wieżowce i czeka nas ostatnia droga autobusem do Abu Dhabi. Tydzień to zdecydowanie za mało. Na koniec, szukając atrakcji w Dubaju, na pewno traficie na ofertę podróży z Hubertem. Jeśli jeszcze się zastanawiacie, od kogo kupić bilety, rejs czy inne atrakcje, my możemy z czystym sumieniem polecić Huberta. Znajdziecie u niego dużo więcej atrakcji, apartamenty na wynajem i wskazówki. Wszystko legit, plus gwarantowane niższe ceny niż na oficjalnych stronach atrakcji.